sobie myślę, że to już. I więcej, pomaluję i zaraz przyjdę do. Dobry kochani, wiwam wam serdecznie na pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha będzie tu? Wiwam was na kanale Marga SK 60+. Ja jestem Marga SK i mam 60+ lat, kochani, a dokładnie 63+ lat. Kanał ten jest dla pań, panów i dla tego, kogo chcę, w eleganckim wieku, a poza tym dla tych wszystkich, którzy tutaj zostaną, zatrzymają się i będą członkami klubu starszych pań, pań w eleganckim wieku, bez względu na wiek. Każdy wiek jest elegancki. Każda kobieta może być elegancka, tylko nie każda chce. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano dzisiaj przychodzę do was z tym, co już po polskich internetach krąży, czyli z paletą Revolution X Mafation, chyba to się tak nazywa, tak? Ojej, no, kolego, o. Chyba to się tak nazywa. Z tym przychodzę do was. To jest kolekcja, tam są pomadki, kredka do brwi, te cienie. Pomadki, kredka do cienie, ach i brązy i rozświetlacze. Widziałam wszystkie produkty na różnych kanałach i pomadki nie zamówiłam, bo to jest pomadka, która się zaraz ściera, a ja takich mam tylko takie, które bardzo mi się spodobały z wierzchu. Ale to już będzie inny filmik. No i tak, no i kredkę do brwi, bo brwi, wiadomo, szukam złotego grala. Znalazłam jak pod oczy, a teraz brwi. W Polsce kupić nie za bardzo można było, jak to zamawiałam w zeszłym tygodniu, albo jakoś tak. Było wykupione chwilowo, a tu, kochani, kupiłam, w Minty kupiłam. No, jest... I powiem wam tak, że ja stałam się, że najbardziej w tej palecie podobała mi się forma, opakowanie. O, najbardziej. Ona jest taka, wiecie, ja nie lubię takich, wiecie sami, czekajcie, o, to będzie lepiej, że ja, dla mnie nudy są nudne, ale raz kozie śmierć, nie? Mieć takie opakowanie, a nie mieć, jest takie pluszowe. No, no, naprawdę jest fantastyczne, kochani. Zatem będziemy malować tą paletką, ma oczy, makijaż robić. Jeszcze nie wiem, jaki. Tak sobie myślałam, bo to jest, ona jest taka jasna, to jest taka dzienna paletka. To może po prostu, jak to się nazywa? Ojej, jak się nazywa ta technika? No i teraz dupa zimna, zapomniałam. Pokażę wam jeszcze kredkę, sama jestem jej bardzo ciekawa. Całą twarz mam zrobioną, jak widać, ale nie mam zrobionych brwi i pod brwiami. Bo te brwi chcę właśnie przy was umęczyć. To jest takie pudełeczko, wszystkie są w tych kolorach. Takich Lila, nie Lila, Revolution. U kogoś, chyba u Adrianny Grodkowskiej, że to już takie nudne, to Revolution, te współprace. Nie, dla mnie nie są nudne, dla mnie są nudne te chude, które wydają... przepraszam. Ach, tu jest żel, a tu jest kredka, o. Czy to faruk, czy kolor jest? Kolor żelowy, a tu kredka, okej. Bo się zbytnio nie przyglądałam. Mnie po prostu te chude wszystkie i te inne Anastazje, które wynajdują co chwilę coś rzekomo nowego, co jest warte wyrzucenia na śmietnik, i to mnie denerwuje, a ludzie się jarają. Nie? Dlaczego mają dziewczyny, influencerki nie współpracować z różnymi firmami? Jestem absolutnie za i zawsze kupię, bo wiem,
że palety influencerów są dobre. Bo chociażby dlatego, że jakby była zła, to by cały internet ich obgadał wszystkich. No w każdym bądź razie tak będzie wyglądać, moi drodzy, dzisiejszy mój makijaż oczny, spotlight. Widzicie, chcę sobie, moi kochani, zrobić taki spotlight, ale dzienny makijaż. O, w tym kierunku. Dobra, idę na mniamniacką stronę. Zwracam się z powrotem i opowiadam wam dalej. No przecież problem drugi. Ale muszę przyznać, że jak na początek, to bardzo pozytywny efekt i szybko się robi te brwi. Teraz zrobię drugą poza kamerą. Powieki, ta jeszcze schnie, tu już jest wyschnięta, to będę robiła tę w takim razie. Najpierw sobie ją zagruntuję, bo ja sobie tak zawsze robię, gdy dziewczyny odchodzą od gruntowania, od klejów odchodzą i tak dalej. No a ja też kiedyś taki odchodzony sobie zrobiłam makijaż, kochani moi, i wszystko ze mnie spłynęło. Także kładzenie czegoś pod cienie po prostu, jak dla mnie, jest niemalże gwarancją. Zdarzyło się już kilka razy, że że potrafiłam niby wszystko i tak zjechał, nie? No to na razie. I będę tego spotlife'a robić, tylko jak? Dobra, ale teraz to zobaczę. Okej, okay. Ona to robiła tak tu kropkę, nie? O, i tu był ten koniec. No, to może być. Język półokrągły, lepiej mu to wyjdzie. Mniej więcej. I teraz co? Spróbuję tym jaśniejszym brązem najpierw trochę coś tu wymodzić. Tym o. Tak. No, o, widzicie? Fajosko. I tu trochę nad tym i tu do góry.
Największe problemy miałam z robieniem sobie cut crease, bo to jednak jest, wiecie, na powiekach, jak one się nazywają, dorosłych, powiekach, które już są pomarszczone, nierówne, tak jak tu wzmarchy wchodzą, za mało położyłam tego primera, to tak o, wygląda, a nie inaczej. I później trzeba doładowywać do pieca, aż będzie wyglądało w miarę normalnie. Zostawiłam sobie tą pomadkę nową, w tej chwili mamy Nasty Be Perfect. Tak normalnie, wiecie, niczym nie pomalowaną, żadnym tam błyszczykiem. Jestem po prostu ciekawa bardzo, jak długo ona wytrzyma. Bardzo, bardzo ciekawa i czuję, że tu się zniknęła trochę z pola widzenia. I o, co mi się tyłka znowu nie chce w ogóle ruszać. Jak już siedzę w domu, to siedzę w domu. Koniec, kropka. O. Tak mam i już. Ostatnimi czasy. Że mi jest w domu. Wyciągnąć. Ciężka sprawa. Nawet na robienie zdjęć gdzieś, nie? Bo pogoda jest paskudna, nie? No chyba, że do Afryki. Ale nie wiem, czy by się chciał. Przede mną jest dużo w tej chwili stoi wyjazdów do Polski w związku z hollywoodzkimi zębami. Na początek idzie misiek, a później ja. Dobra, to zrobiłam sobie tak i teraz sobie zrobię po środku, którym, nie wiem, różowym? No, czekajcie, ten jest taki różowy, ten jest taki masełkowy, ja go przygniotłam. Ten jest taki różowy, ja wiem, fioletowy. Ten jest też, a to jest taki brąz. To jest on złotości. Pokażcie te. No. O. No. A dołożymy mu tak jeszcze. Nie, ja wiem, co mu dołożę. A, ja wiem, co mu dołożę. W końcu będzie okazja. Dobra, cicho. Milcz, milcz. Kobieto, czekajcie, to ja czym tym złotem waliłam, tak? Że tak rzeknę, odwłoka nie urywa, to ta świetlistość, ale to ma być dzienny makijaż, nie? Dzienny spotlight, o, tak jest, tak jest, tak jest, dobra, ten i teraz, kochani, weźmiemy sobie, nie wiem, ciemny, a ten jest jeszcze ciemniejszy, brązowy. Mówiłam, ja mam dwa komplety do powiek tylko i wyłącznie. Bo uważam, że te wszystkie inne mam tego z Luwi i jeżeli chodzi o pudrowanie twarzy i tak dalej, to spokojnie, moi drodzy, zaspokajają moje potrzeby, jeżeli idzie w tym kierunku. O. Ty bym zrobiła tylko dotąd i tu ciemno, to by nic nie było widać. Tak jak tak, to jest taki cut crease'owy spotlight. W tym momencie jest idealnie, można tą kreskę sobie rozblendować, ale jak się ma gładsze powieki, to można zostawić odcięcie. Ja powiek, jeszcze ta powieka jest tutaj, ma tego
tego, tą okropnie straszną, potworną zmarchę. Niesamowite są do rozcierania po prostu te pędzle. I to nie, zobaczcie. Patrzcie, popatrzcie. To jest normalnie jak jakaś, nie wiem, nieprawda. Niesamowite są. I to są sztuczne, to nie są jakieś tam włosy z wiewiórek czy innych kóz. Po prostu sztuczne. No. I tyle. Okej. Tak, o tak trochę. No. I na tym by zostało to oko zakończone, kochani. A, ale ja mam tutaj te kremy z Glam Shopu. O. Oczywiście pamiętam, że to jest dzienny makijaż Spotlight i... I nie ma co cudować, nie? O. O. Na niemiecką stronę do drugiego oka i później już będę tylko całą resztę twarzy pomaluję sobie w milczeniu, kochani. Sobie myślę, że to już i rzęsy pomaluję i zaraz przyjdę do Was. Widzieliście spotlighta mojej produkcji z tej nowej paletki Revolution. Jest naprawdę bardzo fajny pomysł z tą gumeczką i te takie delikatne, że jak będzie się właśnie dużo używać, no to może być, że kochani moi, trochę się wybrudzi. W takim razie do szuflady nie brać tej w podróż. O, tak bym powiedziała. No, paletka niedroga, a dobra. I mówię, tak jak tam dziewczyny, och, mają dosyć, jak to słyszą, te produkcje, te X i tak dalej. Ja to mam dosyć, jak słyszę, to ja powtarza się. Anastazje, te chude, jak one zdzierają z ludzi kasę, a wcale czy Dior,
A to wcale do, ani do psa, ani do budy, ani do łańcucha podobne nie jest, kochani. Kochani moi, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Tutaj szaleje znowu. Nieszczepieni chorują i chorują też szczepieni, ale żadnie my idziemy już za dwa dni na trzecie szczepienie. Mam nadzieję, że na tą chorobę się po prostu nie załapiemy, bo to wyglądać zaczyna dziwnie, nie? Mutacje, tak jak z grypą, tylko że grypę już opanowali, że co roku są inne szczepionki, bo to przynajmniej mutują te. No nie wiem, zobaczymy, jak zobaczyłam to, to nie wiem, jakby to nawet 200 euro kosztowało, to bym kupiła, bo ja chciałam to mieć, ja te mieć. I już. No, że przy okazji są niezłe cienie, no to mam. Kochani moi, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, że spokój i że radości i zdrowi, radości, spokój, szczęśliwi, kochani. Mam nadzieję, że jesteście, czego wam życzę z całego serca i z całego serca bardzo, bardzo dziękuję z całej duszy za to, że tu przychodzicie, oglądacie i komentujecie. Kochani, opowiadajcie, że ta Marga Eska tam jest, nie? Bo już wiecie, wiadomo, jak człowiek pociągnie, 63 plus, no to wiecie, jak to jest, nie? Kochani, trzymajcie się, nie dajcie się, widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.